kilka dni temu, tfu, miesięcy. Ja już nawet nie wiem, ile czasu minęło od tamtej pory. Chcę ci tylko przekazać, że jestem przerażony. Ale to wcale nie jest najgorsze. To było wtedy, kiedy była jedna z tych upalnych nocy na początku lipca. Chyba na początku... Tak! Ja i Jane leżeliśmy na łóżku, tak jak ja teraz leżę. Moje piękne skarby, nasze kochane dziewczynki. Tego wieczoru postanowiły spać na dworzu. Tak, to było chyba w namiocie. Nie przypominam sobie nawet, abym im na to pozwolił. Pilnuję ich na każdym kroku. Nie pozwoliłbym przenigdy, aby cokolwiek im się stało. One chyba wtedy dogadały się z Jane. Tak, musiały to razem zaplanować. Że ja dopiero dowiedziałam się o tym, jak już słodko sobie spały w ogródku. Są takie bystre i piękne. Nie chciałam ich już budzić i zmuszać do pójścia z powrotem do domu. Strasznie się wtedy o nie bałem. Ponieważ do mieszkania dopiero się wprowadziliśmy, czułem pewien niepokój z tym związany. Nie wiedziałam przecież jeszcze, jacy ludzie tu mieszkają i czy jest to na pewno tak bezpieczne miejsce, o jakim nas zapewniano. Pamiętam, że Jane dała mi całusa i zapewniła, że dziewczynkom nic nie będzie. Ja wtedy chyba po prostu zasnąłem. Aż do momentu, kiedy budził mnie hałas na dole. To była późna noc albo nawet wczesny ranek. Nie pamiętam. Nie chcę pamiętać. Od razu pomyślałem o dziewczynkach. Może coś się stało i dziewuchy postanowiły wrócić do domu. Ten dźwięk był tak głośny, przerażający i okropny. Dobiegał chyba z kuchni lub z piwnicy. Naprawdę się przestraszyłem. Ale to wcale nie jest najgorsze. Jane od razu pobiegła na dół. Pamiętam, jak tam biegła. Ja w tym czasie wstałem i poszedłem do okna. Było strasznie duszno. Uchyliłem je. Za chwilę zobaczyłem w ogródku Jane. Rozsunęła zamek i weszła do namiotu. Usłyszałem zaspane dziewczynki, które zaprzeczały, jakoby słyszały jakikolwiek dźwięk dochodzący z domu. Chociaż nie, one chyba dalej spały. Ale Jane postanowiła je dla pewności obudzić i spytać, czy wszystko w porządku. Postałem przez chwilę, nie wiem, czy to były sekundy, czy minuty. Słyszałem, jak Jane rozmawia z zaspanymi dziewczynkami. Padłem na łóżko. W pewnym momencie usłyszałem tupot na schodach i czułem, jak się kładzie koło mnie. Byłem zbyt zmęczony, żeby się odwrócić i porozmawiać, więc powiedziałem... Nie pamiętam nawet co. Chciałem się tylko dowiedzieć, czy wszystko gra. Głos dochodził zza okna. Do kurwy nędzy zza okna! Kochanie, z dziewczynkami wszystko w porządku? Nie mam pojęcia, co to był za dźwięk, ale lepiej idź sprawdź dom. One były cały czas w namiocie. Chyba coś jest w mieszkaniu. Nic już wtedy do mnie nie docierało. Co to jest? Co leży za mną w łóżku? W przypływie strachu, adrenaliny... Nie wiem, gwałtownie się odwróciłem. Nie zobaczyłem nic, jak tylko padającą jeszcze miejscami kołdrę. Nie chcę o tym mówić. Nie chcę tego pamiętać. Nikt mi nie chciał uwierzyć. Powiedzieli, że byłem zaspany i to mi się zdawało. A te przeraźliwe jęki? Jane i jej matka stwierdziły, że to szczury. Rozmawiali z sąsiadami i oni powiedzieli, że te draństwa podnoszą się po King Hill od jakiegoś czasu. Po prostu łażą po piwnicach. Zostałem z tym sam na całe miesiące. Jedynym ratunkiem było wymazanie tego incydentu z pamięci. To się nie wydarzyło. Te myśli wróciły mi dopiero teraz, po tylu miesiącach. Całe to zdarzenie, które teraz masz okazję posłuchać. Te myśli związane z nim wróciły w tym momencie, a prawie całkowicie udało mi się o tym zapomnieć. Ale to wcale nie jest najgorsze. Ten strumień świadomości, to całe zdarzenie przepłynęło mi przez głowę dosłownie w ułamku sekundy. Przypływie strachu czy adrenaliny. Nie wiem. Ja już nic nie wiem. Dziś Jane zabrała dziewczynki i pojechała do mamy na... Nieważne na ile. Jest głucha noc. Leżę w łóżku i wpatruję się w okno. Tak samo jak tamtego wieczoru. Czuję, że ogarnia mnie okropny paraliż. A to wcale nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że czuję, że kołdra za mną się unosi.